Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten bardzo upalny dzień. Od kilku dni mamy tutaj bardzo wysokie temperatury. Właściwie temperatury wysokie są już od jakiegoś czasu, ale od kilku dni mamy tutaj pogodę, nie pada i momentalnie na wierzchu robi się popiół. Wszystko obsycha i rośliny zaczynają mdleć. Tu na ogrodzie jeszcze od spodu ta wilgoć jest, bo jest naprawdę wilgotno po tych deszczach, ale od góry to słońce smaży i robi się coś w rodzaju takiego gotowania, że te rośliny, one nie wytrzymują tego wszystkiego. Tu wilgoć, tutaj upał, no i one też cierpią w taką pogodę. Koledzy tutaj na łąkach robią siano, taka pogoda jest idealna, wymarzona wręcz do robienia siana, bo jest gorąco, jest ciepło, to bardzo szybko schnie. No i wystarczy dokładnie, dosłownie 2-3 dni i takie siano można już łapać w baloty. Ten tutaj akuratnie przewraca, a tamten zgrabia nawałki. Prawdopodobnie dzisiaj będzie jeszcze presował. Deszczu póki co dziś i jutro jeszcze nie głoszą, także tutaj zdążą połapać to siano w beloty, w bele, w bale. Bele, bale, jak zwał, tak zwał. Każdy wie, o co chodzi. My też dzisiaj już zwozimy słomę z sąsiedniej wsi, bo zrobiliśmy żniwa, no i też póki pogoda, to już tam Edziu zwozi. I jak zwiezie, to będzie tutaj siano zwoził. Wczoraj też cały dzień składał do stodoły. Zostało jego jeszcze dużo. No i tak dzisiaj chcemy to zdążyć, żeby to wszystko porobić. A ja od rana dzisiaj na ogrodzie. Tutaj, gdzie była kapusta, która wymokła, już z mamusią żeśmy oplewiły. Dzisiaj ona na pole nie przyjechała, bo temperatura jest za wysoka. No i tutaj jej nie brałam, po prostu ze względu na bezpieczeństwo jej zdrowia. A tutaj posiałam buraczki, fasolkę, koperek, rzodkiewkę, takie rzeczy jeszcze podosiewałam i one spokojnie mi tutaj powychodzą. Wilgoci w ziemi jeszcze jest, tutaj na tym ogrodzie jej nie brakuje, na łąkach tak samo, no ale w lasach, we wsi, gdzie wyżej, to niestety jest bardzo sucho, wilgotność spada z godziny na godzinę, ściółka leśna wysycha, no i już tutaj robi się znowu niebezpieczeństwo, że będą pożary, że będzie dochodziło gdzieś do jakichś takich samozapłonów. No nieciekawa ta pogoda w tym roku jest, no ale sami wiecie, jak to wygląda. Seler po zastosowaniu zupy bardzo ładnie wziął się do życia. Tutaj jest ten, którego nie podlewałam zupą. No i różnica jest bardzo duża. Ten jest mniejszy, bledszy, ma mniej liści, ten jest bardziej taki gonny. Wziął się za siebie, także ta zupa się tutaj sprawdza na moim selerze, no i nie tylko, bo por też wygląda dosyć ładnie.
pomału wychodzimy z tego zielska. Ogarniam tutaj to wszystko. Plewi się ciężko, bo na wierzchu zrobiła się już taka skorupa, coś w rodzaju betonu, no i lekko nie jest. Haczką tutaj w ogóle nie idzie, tylko wyrywanie, wyskubywanie tego ziela, ale nabiera to wyglądu. Powiem uczciwie, że zaczyna mi się to podobać. Lubię, jak wszystko jest tak wykwaterkowane, podzielone na grządeczki. No w tym roku zmieniliśmy technikę wysiewu. W długie rzędy, z tych takich właśnie małych, przeszliśmy na rzędy długie, z tego względu, że tutaj Edziu robił mi ręcznym kultywatorkiem, spulchniał, zruszał i było połowę pracy mniej. Także kwaterki tutaj w takiej uprawie by mi się nie sprawdziły. No i marchewka wzeszła dosyć ładnie, ładnie mi już tutaj przyrasta na korzeń, rośnie dosyć szybko, wilgoci w ziemi jeszcze ma dużo, tylko ją wyplewić do końca. Buraczki też dosyć ładne, już idą ładnie tutaj w gałkę. Tam od tyłu są troszeczkę gęściejsze, to będę musiała przerwać, zrobić sobie butwinki. No i pomidory. Pomidory te, które były spisane całkowicie na stratę, przestały, żółkły, a teraz zobaczcie, ile mają owoców. Systematyczny oprysk drożdżami, zupą, czosnkiem sprawił to, że one są zielone, bez jakichkolwiek oznak choroby, przynajmniej jeszcze, bo to wszystko może się zmienić z dnia na dzień. Już tak nieraz było, że było wszystko ładnie, było, później przychodził jeden deszcz i było po sprawie. Ale te póki co wyglądają ładnie, grona owocowe wiążą się, kwiatostany tak samo. I tutaj opryskałam je też już aspiryną. Jedna tabletka 500 czy 325 mg, nie patrzę na to, daje na litr wody. Teraz jak są takie upały, to na litr, bo ogólnie można stosować na 3, na 4 litry, nawet na 5 jedną tabletkę zapobiegawczo, ale ja z reguły stosuję, jak już są upały, żeby tą roślinę wzmocnić, żeby ją chronić. To jest tak samo jak my, jeżeli mamy gorączkę, bierzemy aspirynę i gorączka nam spada. To samo jest z roślinami, z pomidorami. Jeżeli one dostaną aspirynę, to jest taki bodziec, że roślina jest chora i ona wtedy wzmacnia swój system immunologiczny roślinny, wysyła wszystkie swoje energie do walki z ewentualną chorobą i broni się. Także tutaj warto jest tą aspirynkę zastosować, żeby Wam te roślinki nie cierpiały na pomidory, na ogórki. A tymczasem obok ogrodu imprezka.
Malinki jesienne, te późne już dojrzewają. Jest to znacznie wcześniej niż po inne lata, bo z reguły zaczynałam zbiór dopiero początkiem sierpnia, w sierpniu, no a teraz już od 2 tygodni tutaj podskubujemy. W tych temperaturach one dojrzewają hurtowo i owoców jest bardzo dużo. Kolejne wciąż kwitną, zapylaczy tutaj jest ogromno i jeżeli nic się nie wydarzy, żadna anomalia, to w tym roku malin będę miała jak nigdy. A tutaj jeszcze truskawki owocują. Już poniedziałek będę je ścinać, bo to jest czas najwyższy. Są 3 tygodnie po zakończeniu owocowania. Oczywiście nie ta. Ta jeszcze owocuje. Ale te będę już ścinać. No i nazbierane. Na placek bądź do deserku na jutro będzie. Niedługo, jak zaczną już bardziej dojrzewać hurtowo, to będę robić dżemy, musy, soki i inne cuda z malin. Jeżeli tylko mi się uda, czas pozwoli, to na pewno podam Wam również przepisy na przepyszny mus malinowo-rabarbarowy, który rozpływa się w ustach i który to zawsze u nas później był do biszkopta bądź do krakersów. Babcia, jak koleżanki do niej przychodziły, to właśnie taki mus wyciągała i raczyły się po koleżeńsku takim musikiem wieczorami. Oczywiście do musu też był jeszcze dodatek w postaci płynnej, ale to już insza inszość. Malinki, powiedzmy oficjalnie, były królem tych, królową tych wieczorów i niech tak zostanie. Przyjechałam z ogrodu, z pola, pokarmiłam zwierzaki, no i teraz jest godzina 20 i teraz tutaj na ogrodzie koło domu w szklarni, w foliaku i na zewnątrz trzeba popodlewać, już mi się język plącze. Wodę do podlewania biorę tutaj z zestawu. I tak naprawdę woda z zestawu, z rzeki czy deszczówka jest najlepszą wodą do podlewania, bo jest to woda miękka, ogrzana praktycznie do temperatury takiej, jaką przyswajają rośliny, a woda z kranu niestety jest wodą twardą. Wszystkie mikroelementy w tej wodzie są słabiej przyswajalne przez roślinę. I w przypadku pomidorów zdecydowanie gorzej one dojrzewają. A na wodzie ogrzanej czy takiej naturalnej z zestawu, deszczówce, zdecydowanie lepiej te roślinki rosną. Więc podlewam wodą z zestawu, a zestaw mam blisko, to nie jest najgorzej. Czy jest ciężko, bo czasem są pytania, czy nie jestem zmęczona, czy nie mam dość. Są takie dni, że jest ciężko, jest bardzo ciężko i człowiek ma dość. Jest bardzo zmęczony, wykończony i chciałoby się już po prostu odpocząć. Ta temperatura, czasem te deszcze, z którymi ja się tutaj zmagałam, teraz te wysokie temperatury, no ciężko jest. Praca w upale. Wyścig z czasem, ta pogoń, żeby zdążyć przed kolejnym deszczem, żeby zdążyć zebrać siano, bo może zwierzętom braknąć, żeby zdążyć żniwa zrobić, bo braknie zboża dla zwierząt, żeby zdążyć oplewić. Te myśli są takie właśnie też ciężkie, że czasem człowiek ma dosyć
I też często jest tak, że przychodzą takie chwile, że ta syzyfowa praca sprawia, że człowiek czuje się taki zmęczony, znowu to samo, znowu walka, znowu przeciwności losu. No ale to jest takie, powiem wam, chwilowe. Człowiek załamania ma chwilę takich upadków. No a potem co? Zbiera się w sobie, zaciska się pięści w garść i idzie się dalej. Bywa, że naprawdę jest ciężko. Bardzo ciężko. I jak przyjdą takie mordercze upały, nawał pracy, to człowiek jest tak skonany, że jak przychodzi się wieczorem, to już się nic nie chce. I najśmieszniejsze jest to, że im gorzej jesteśmy zmęczeni, tym gorzej się śpi. Nie można zasnąć. Przewraca się później człowiek na łóżku z boku na bok i nie ma, że boli. Rano trzeba znowu wstać, iść do roboty. Jest ciężko, bywa ciężko, naprawdę. A do tego najgorsze jest to, że jak człowiek się napracuje, jest zmęczony, oczy już ze zmęczenia takie podpuchnięte, język się plącze, już nawet zdania więzną w gardle, tak jak mi tutaj teraz, cały człowiek spocony, żar z nieba się leje, a bąki, te takie końskie, zwierzęce, bydlęce atakują, gryzą. Tutaj ciało swędzi z potu, z kurzu, a jeszcze te dziady gryzą. To idzie dostać dosłownie szału. W takich właśnie chwilach odechciewa się wszystkiego. Fajrand. Na dzisiaj koniec. Finito. Po robocie. Nareszcie do domcio. Kąpać się i leżeć, odpoczywać, a jutro od nowa polsko-ludowa do roboty, do bólu. Nie ma, że zmęczenie, że są takie chwile słabości, nie chce się, ma się dość, trzeba iść pracować, bo jak to moja babcia mówiła, przyjdzie zima i prędzej czy później zapyta się, gdzie było lato. Coś ty w lato robiła, także trzeba robić, bo zimą jeszcze zatęsknimy za tymi upałami, zatęsknimy za ogrodami. Każda pora roku niesie za sobą jakieś trudy, jakieś wyzwania, no a lato akurat niesie morderczą pracę, mordercze dni, takie nieziemskie zmęczenie, ale dajemy radę. Gdzieś tam się pozbieramy, podźwigniemy i dalej idziemy do roboty. Na dzisiaj to będzie, kochani, tyle. Taki film z całego dnia, z morderczej pracy rolnika. Jak to wygląda? Nie ma, że żar się leje. My po prostu pracujemy. Taka jest nasza praca. Tutaj się aż od potu błyszczymy. Kurz gryzie. Wszystko swędzi. Taka jest praca właśnie rolnika. Ale na sam koniec jeszcze tutaj od Agnieszki kilka słów. W imieniu Agnieszki prosiła, aby wam wszystkim przekazać podziękowania za życzenia, za modlitwę, za takie słowne wsparcie w komentarzach. Pytacie się bardzo często o to, jak Agnieszka się czuje, co u niej słychać, kiedy się pojawi. Przyjdzie czas, że wszystko powiemy. Na dzień dzisiejszy za dużo wypowiadać się tutaj nie będę, ale w najbliższym czasie Agnieszka się u mnie nie pojawi, jest bardzo słaba, walczy z chorobą, jak już wiecie, z bardzo ciężką chorobą, droga jest bardzo trudna i teraz akurat nie jest taki spadek, duży, można powiedzieć ogromny spadek formy, nie odpisuje na komentarze, nie jest w ogóle aktywna, ale czuję, że jesteście z nią i bardzo... Zaraz będę beczeć. Bardzo prosiła, aby wam przekazać serdeczne podziękowania, uściski i prosi was o dalsze wsparcie w modlitwie, w słowach, w takich gestach skierowanych do niej, aby miała siłę, wiarę i żeby to wszystko udźwignęła. O to was bardzo prosi i
dziękuję Wam wszystkim za to, że po prostu jesteście z nią w tych dramatycznych dla niej chwilach. Wierzymy. Agnieszka, trzymaj się. Dasz radę. Jesteśmy tutaj wszyscy z Tobą całym serduchem. Wysyłamy Ci tu wszyscy takie serducha. I pamiętaj, ogród czeka, tutaj szklarnia czeka. I jeszcze nie jedno przed nami. Uśmiechnij się, zbierz siły i walcz. Walcz, bo przed nami jeszcze jest wiele dróg do przejścia. Do następnego, kochani.